Dzień dobry, Anna Trenowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy wtorkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Po raz 20 w powiecie ostrowieckim świętowano Dzień Rzemiosła. Przedsiębiorcy i rzemieślnicy zrzeszeni w cechu uczestniczyli we mszy świętej w kolegiacie świętego Michała Archanioła, a następnie w hotelu Akademia wręczono coroczne ostrowieckie arsy. Coroczne spotkania środowiska rzemieślników oraz małych i średnich przedsiębiorców w tym roku miały jubileuszowy charakter. To była także okazja do uhonorowania najbardziej zasłużonych dla rozwoju tego środowiska i wyróżniających się rzemieślników oraz przedsiębiorców. Potwierdzeniem tych osiągnięć są statuetki ARS. To jest kolejne nasze święto, to już taki okrągły 20 jubileusz, bo w 2000 roku rozpoczęliśmy właśnie tą wspaniałą tradycję. Rozpoczął to wszystko nasz szanowny kolega Marian Kuska i od tego czasu właśnie w tym dniu próbujemy uhonorować i przedsiębiorców, i osoby, które współpracują z cechem i mają olbrzymi wkład w rozwój gospodarczy naszego miasta i powiatu. Czy mamy się z czego cieszyć? No myślę, że rozwijamy się cały czas, udoskonalamy swoje zakłady pracy i jesteśmy na pewno pełni optymizmu. Nagrody są także oznaką dobrej kondycji ostrowieckiego rzemiosła, które stało się jednym z największych pracodawców w mieście. Jeśli chodzi o rzemiosło, na pewno jest w dobrej kondycji, bo w tej chwili do naszego cechu przynależy 170 członków. Zatrudniamy blisko 4000 osób, bo są to i małe firmy, i olbrzymie firmy, więc nie zamykamy się na nikogo, jesteśmy otwarci i uważam, że cały czas będziemy dalej się rozwijać. Tradycyjnie nagrody ARS przyznają 4 podmioty. Poza cechem rzemiosł także 3 samorządy. W tym roku otrzymają te ARS-y 4 firmy. Jedna z firm dostanie ARS-a od cechu rzemieślników i przedsiębiorców. Kolejne ARS-y będą przyznane przez starostwo, przez panią starostę, przez pana prezydenta oraz przez pana burmistrza Lecha Łodeja. Nagroda od środowiska cechu trafiła w tym roku do jednej z najbardziej zasłużonych dla rozwoju miasta firm. ARS przyznany przez cech trafi do firmy Roja Bednarski. To firma z olbrzymimi tradycjami, bo to firma rodzinna. Już w 1971 roku firma rozpoczęła swoją działalność i w tym momencie zapisała się do cechu i od tamtego momentu działa i funkcjonuje, pomagając nam w cechu rozwijać naszą instytucję. Pozostałe ARS-y przypadły firmie informatycznej KA3 System, prowadzonej przez Renatę Strzelecką, jedyną kobietę wśród uhonorowanych w tym gronie, a przyznaną przez ostrowieckiego starostę. Z kolei prezydent Ostrowca przyznał ARS-a firmie Part Logistic, a burmistrz gminy Kunów w spółce BPR Andrzej i Mirosław Szumlińscy. Nagrody są nie tylko wyróżnieniem w tym środowisku i potwierdzeniem dobrej kondycji obdarowanego, ale także zobowiązaniem do utrzymania tego poziomu i dalszego rozwoju. To na pewno duże wyróżnienie dla takiego przedsiębiorcy i na pewno motywacja do dalszej pracy. Spotkanie środowiska ostrowieckich rzemieślników i przedsiębiorców poprzedziła msza koncelebrowana w kolegiacie, a potem uroczysty przemarsz przez Śródmieście. Na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości znalazły się 2 kandydatki z Ostrowca. Są to była skarbnik powiatu Magdalena Zieleń oraz Dorota Stępień-Zając. Senator Jarosław Rusiecki wraz z kandydatkami do Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości podsumowali na konferencji prasowej działalność rządu PiS, która bezpośrednio dotyczyła powiatu ostrowieckiego i regionu świętokrzyskiego. Senator Jarosław Rusiecki poinformował, że w ciągu ostatnich 4 lat wiele funduszy trafiło z budżetu państwa do Ostrowca, w tym również do szpitala. Pani wojewoda jako przedstawiciel rządu Prawa i Sprawiedliwości w terenie przekazała informację, że minister finansów i minister zdrowia przekazali, mówię o województwie świętokrzyskim, 13 milionów złotych dodatkowych środków dla szpitali powiatowych. 1,5 miliona złotych z tej kwoty trafi do ostrowieckiego szpitala już od 1 października. Ale szanowni państwo, nie zapominajmy o tym, że od połowy tego roku ponad 2 miliony złotych trafiło do ostrowieckiego szpitala. Szanowni państwo, nie zapominajmy o tym, że na koniec ubiegłego roku 2 miliony złotych
trafiło do Ostrowieckiego Szpitala na zakup sprzętu bez jakiegokolwiek wkładu własnego, czy to szpitala, czy to organu prowadzącego. Wspieramy przez cały okres działania rządu Prawa i Sprawiedliwości Ostrowiecką Polską Służbę Zdrowia. Tak dużo mówiło się w Ostrowcu, że zmienimy sposób zarządzania. Oczekuję na ten sposób zmiany zarządzania i decyzje, które z tego będą wynikały. My jako rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim czasie wspieramy Ostrowiecki Szpital kwotą blisko 6 milionów złotych. Dodatkowo Jarosław Rusiecki zapowiada, że do Ostrowca trafi jedna z 8 przeznaczonych dla naszego województwa karetek o wartości 400 tysięcy złotych. Druga taka sama zostanie przekazana do powiatu opatowskiego. Za chwilę tutaj w Ostrowcu będzie miała swoją stację działania ambulans, który zostanie wyposażony, przekazany przez ministra zdrowia i przez pełnomocnika do spraw ratownictwa medycznego, mojego kolegę, senatora, wiceministra zdrowia, pana senatora Waldemara Kraskę, ambulans za 400 tysięcy złotych, który jako jeden z 8 trafi do województwa świętokrzyskiego i do innych placówek, na przykład do Opatowa, również taki ambulans trafi. Jarosław Rusiecki mówił też o Funduszu Dróg Samorządowych i planach budowy linii kolejowej, która między innymi przez Ostrowiec będzie prowadzić do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Kandydatka do Sejmu Magdalena Zieleń przekonuje, że rząd PiS zrobił wiele dla przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o konwencję, która odbyła się w ostatni weekend, to miałam przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu i z ust liderów Prawa i Sprawiedliwości padło wiele propozycji odnoszących się do wielu sfer życia i gospodarczego, i społecznego, i zdrowotnego, i edukacyjnego. Jeśli idzie natomiast o przedsiębiorców, tutaj została skierowana do nich propozycja w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Jest to propozycja bardzo oczekiwana przez przedsiębiorców, ale zanim powiem, jaka była ta propozycja, to przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne wprowadził już ulgę na start. Jest to ulga dla nowych firm, które przez pierwsze pół roku nie opłacają w ogóle składek ZUS-owskich, a potem przez kolejne 2 lata opłacają je na preferowanych warunkach. Wprowadził również brak obowiązku opłacania składek za osoby prowadzące działalność nierejestrową. Od tego roku zmienił sposób naliczania składek dla małych firm, które w zeszłym roku nie przekroczyły przychodu w wysokości 63 tysiące złotych, czyli wysokość tych składek możemy naliczać od przychodu. A teraz propozycja rządu, która ma zmniejszyć obciążenie dla 78% firm działających na terenie Polski, czyli liczenie składek ZUS-owskich od dochodu. A obciążenie składkami ZUS-owskimi, jeśli chodzi o przedsiębiorców czy o pracowników, to jest to kwota około 1300 zł miesięcznie. Dorota Stępień-Zając podkreśla, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zwraca także uwagę na godność człowieka. Do tej kategorii zalicza programy społeczne, które podnoszą jakość życia, ale także przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego. U podstaw programu Prawa i Sprawiedliwości leży godność człowieka. Możemy to obserwować po tych 4-letnich rządach, gdzie większość spraw, którymi się rząd zajął, była skierowana do zwykłych ludzi. Program z 2015 roku powstał na spotkaniach i skierowany był może przede wszystkim do ludzi, którzy mówili o sobie, że są wykluczeni, że nie nadążają za tym, co się dzieje, że nie mogą się równać z innymi. Program ten w głównej mierze, wszystkie programy społeczne, które zostały wprowadzone, program 500+, program 300+, czyli wyprawka dla dzieci, jak również programy skierowane do seniorów, tak w gruncie rzeczy docierają do polskich rodzin, bo
Celem jest silna rodzina. Silna rodzina, która stworzy silny naród. Starosta ostrowiecki Marzena Dębniak zaprasza na zajęcia w ramach Akademii Pełnej Zdrowia. Oferta ta jest skierowana do osób powyżej 40 roku życia z rozpoznaną chorobą cywilizacyjną i nie mających przeciwwskazań do aktywności fizycznej. Zajęcia będą się odbywać w Ekonomiku na Osiedlu Słonecznym dwa razy w tygodniu. Zapisy do uczestnictwa w Akademii będą prowadzone 21 września w godzinach od 8 do 15 w Starostwie Powiatowym. Liczba miejsc jest ograniczona. Piłkarze wodni Krzo najprawdopodobniej zagrają w Ekstraklasie. Komitet Techniczny Piłki Wodnej poinformował o wycofaniu się z rozgrywek Legii Warszawa. To właśnie z tym zespołem przegrali baraże nasi waterpoliści. Tym samym miejsce Legii może zająć Krzo Ostrowiec, który jako mistrz pierwszej ligi seniorów przegrał baraż z tym zespołem. Lepszego prezentu jak powrót do waterpolowej elity nie mogli wywalczyć ostrowieccy pływacy na jubileusz 90-lecia klubu. W nowym sezonie zagrają oni z ŁSTW Łódź, WTS Polonią Bytom, Arkonią Szczecin, Alfą Gorzów Wielkopolski i Waterpolo Poznań. Na pewno zagramy. Kwestia jest, czy będziemy w stanie zrobić jakieś wzmocnienia zespołu. Tu są ta wiadomość. Dopiero w niedzielę na nas o tym dowiedzieliśmy się. W sobotę, niedzielę odbywało się posiedzenie Komitetu Technicznego Piłki Wodnej poszerzonej o konferencję dotyczącą piłki wodnej. Przedstawiciela Legii nie było na tym spotkaniu. Rano w niedzielę, w godzinach przedpołudniowych, dotarł mail od Legii, że jednak oni nie są w stanie wystartować w Ekstraklasie, w związku z tym, że my walczyliśmy z Legią o bezpośredni awans do Ekstraklasy, przegraliśmy mecze w Warszawie, w związku z tym my jako pierwsi zostaliśmy skierowani przez Komitet Techniczny do rozgrywek w Ekstraklasie. Natomiast no, mamy bardzo obiecujący zespół, z tym, że to jest młody zespół, który nabywa doświadczenia. Przekonaliśmy się o tym w minionym sezonie, gdzie bardzo wyrównane mecze były toczone z Neptunem Łódź i z AZS-em warszawskim. Wygraliśmy tą rywalizację i stąd był nasz udział w barażach. Natomiast no, faktem jest, że praktycznie do rozpoczęcia sezonu jest do zamknięcia okna transferowego jest niecałe dwa tygodnie, w związku z tym tego czasu jest niewiele i trudno tu mówić na dzień dzisiejszy o wzmocnieniach, gdzie wiemy, jakie są realia finansowe obu sekcji, mówię tutaj o pływaniu i piłce wodnej. Dlatego no, rozpocząłem pewne rozmowy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale nastawiamy się, że będziemy grali w tym składzie, który walczył w barażach. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnego, udanego wieczoru, a my widzimy się jutro o stałej porze. Do zobaczenia.